No cześć, cześć, witajcie, tutaj KRLL. Jesteśmy przy wstępie odcinka, pewnie widzicie. No, zaczynam, to wy to widzicie na początku. A ja tak naprawdę jestem już po nagraniu całego filmu i dogrywam początek, bo no, trochę nie nagrało mi się głos. Więc no, ogólnie będziecie widzieć zapewne mój dubbing. Ja się tak śmiesznie kręcę, nie? Tytuł, jak pewnie widzicie, nosi tytuł, Przygotowanie do enchantu. No i co mam powiedzieć? Będziecie mieli dubbing, bo mi się nie nagrał głos. Kto był na streamie, wie, o co chodzi. No i co? I tyle z ważnych informacji. Ja postaram się powiedzieć wszystko. I no, to był taki wstęp dograny, żebyście chociaż mieli jedno na żywo. Dobra, słuchajcie, to zaczynamy dubbing. Tutaj widzimy, jak się witałem, nie? Zapewne. Pokazywałem swoją piękną chatę, chyba. Jeśli dobrze tylko pamiętam. Łażę tutaj po domku, coś robię. Zabawny ten dubbing, w ogóle ja drugi raz muszę gadać. Pokazuję, że byłem zabity przez Endermany. I dzięki temu mam tego grassbloka wcześniej. Tu czekam, aż się przypali żelazo. Opowiadam o tym, że od ostatniego odcinka dużo się zmieniło. Mamy diamenty, mamy żelazo, które właśnie się tam przepalam. Mamy torcze, jak widać. Tak w ogóle, no, help me with special for 1000, to już mówiłem, ale powiem jeszcze raz, bo wy tego nie widzicie. Pomóżcie mi ze specjalem na 1000. Możecie coś napisać, nie? Bo ja w sumie nie wiem. Tutaj zauważyło mnie toperza i coś go pokazuje. To jest płotek, a które to jest bramka. Więc mamy tutaj takie płoteczki. Okej, teraz idę szukać krów. Wydaje mi się, że jakieś tam widziałem. I uwaga, gonitwa za krowami, czas start, fight. Wstawiłem to na trawie, a potem mi to znikło, więc kurczę, w ogóle nie mam pojęcia, co to się wydarzyło. Nie znalazłem tego do dziś, po dziś dzień. Próbuję zamknąć to krówsko, a ono mi wyłazi. No po prostu paranoja. Teraz wymyśliłem, że dam sobie do prawej ręki i do lewej ręki płotek, dzięki czemu będzie szybciej. Nie będę musiał zmieniać slotów. I idę za kolejną krową. Uwaga, co robię? No próbuję ją strapować, a ona mi znowu ucieka niedobra, no. Musi przyznać, co za niedobre zwierzę, no. Potem opracowałem sobie taktykę, jeszcze nie wiem, czy tutaj to zaczekamy. Że trzeba stać daleko od niej. Nie, to jeszcze chyba nie teraz. Trzeba stać daleko od niej i wtedy ona nie ucieka tak jakby od ciebie, bo tak ona się przestaje interesować. O, to było chyba tutaj. Podchodzę powolutku. Powolutku ją zabudowuję. O tak. Ona się zastanawia, co się dzieje. O, jakbyście widzieli, jak ja się tu ucieszyłem. Niestety nie ma tego nagranego. No i pierwszą mamy złapaną. Teraz lecę do drugiej. Zabijam kurczaka. Strasznie głośno jest ten Minecraft, muszę coś wymyślić. Dobra. Tu jest druga. Nie ubijam jej dla skóry w sumie. Dobra, pyk, pyk. No i ta rzecz znowu mi uciekła. Zapomniałem stosować taktykę. Poza tym zauważyłem, że mam za mało płotków. Więc tutaj je niszczę i chyba pójdę skraftować więcej. Tak będzie. Muszę w ogóle coś wyciąć z tego filmu, bo 50 minut to kto to będzie oglądał, nie? Dobra, no to łażę, nie? Tu jest jedna krowa. Po co ja tam poszedłem? Chyba sugarcane zauważyłem. A nie, konie poszedłem poubijać na skórę. Pamiętam. Dobra. Później tego pożałuję, ale zobaczycie. Głos chyba będę na party robił, bo mi gardło wysiądzie. Do całego filmu oczywiście naraz nie nagrywałem. Dobra, teraz zabijam konie. Dla skóry w sumie. Daję sobie tutaj na drugi slot, żeby widzieć, ile mam. I w ogóle... normalnie jestem team miecz, ale tutaj korzystałem z siekiery, dlatego że to nie są potwory, które mogą mi zadać damage, nie? I dlatego większe obrażenia bardzo po prostu pomogą, nie? Tu się zdziwiłem, że nic mi nie wypadło, bo myślałem, że musi być minimum jeden zawsze. No i ubijam ostatniego konia. W ogóle strasznie piskliwy głos one wydają. Tutaj się sprawdza, czy nie ma więcej, ale nie ma. Więc wracam szybko do domu. Dubbing level got, nie? Pomyślcie, co w ogóle sądzicie o takim formacie filmów. Może by to nagrywać, nie? Tylko dwa razy więcej czasu, bo w sumie teraz jeszcze poświęcam drugie tyle na tego, na gadanie. Chociaż w sumie wtedy to po prostu sobie gram, a nie muszę rozmawiać, nie? To też nie jest aż tak wyczerpujące. No,
pomyślcie, co o tym sądzicie, czy takie, kiedy ja jestem wszechmogącym, wszechwiedzącym Bogiem, który już wie, co się wydarzy, no to czy to wam się podoba? Dobra. Już 10 minut prawie dubbinguję, ojejku, moje biedne gardło, dobra. Tu coś zbieram, aha, płotek zauważyłem chyba postawiony, nie wiem. Zbieram słoneczniki, po co to, to ja nie wiem. Sprawdzam, czy coś wyrosło tam. Nie wyrosło. Stawiam sadzonkę i idę, tak, chyba tak. Dobra, wchodzę i kraftuję, proszę państwa, kraftuję więcej płotków. Za dużo skraftowałem tutaj akurat, ale lepsze to niż za mało chyba, nie? Nie wiem. No i kraftuję, nie? Co, zawiesiłem się na chwilę. Co by tu wam powiedzieć, nie? Przyciskiem F się daje do drugiej ręki, zamiast zmieniać w ekwipunku, nie? Taki, nie wiem, tip dla niektórych być może, nie wiem. Czasami skróty niektóre są tak oczywiste, a ludzie tego nie wiedzą. Ja też tak czasami mam, że czasami no, znam skróty F3 plus B kliknięcie scrollem, a nie znam na przykład skrótu typu, nie znam skrótu na przykład jakiegoś najpodstawowszego, nie? Tutaj była walka z tą krolą, a ta mi uciekła po prostu łażąc po tym, więc teraz wszystko niszczę, żeby zebrać się do kupy jakoś, bo kurczę, niewygrane starcie. 3-1 dla krów chyba, jeżeli dobrze pamiętam, albo 4-1, nie wiem, śmieszny wynik. Dobrze, gardło już mi wysiada, wiedziałem, że tak będzie. Próbuję ją jeszcze raz tego złapać, ale no, tu się udało chyba. Jejku, po prostu jak jakiś scaffold, jakbym miał jakieś scaffold haksy w tym budowaniu, nie? I ostatni, dobra. Teraz wystarczy zniszczyć to, co tutaj mam. A zaraz muszę w ogóle zrobić przerwę w nagrywaniu, właśnie już jest to. I mamy dwie krowy. Na razie nie mam zboża, więc no nic z nimi nie robię. Zostawię je tak, później przyprowadzę gdzieś, gdzie tam będzie trzeba. Nie powinny mi się zdespawnować, nie? Więc no problem. Coś tu pewnie do niej gadam, nie wiem. Biedna tam w więzieniu. Wracamy do domu, do chatki, nie? Ubijam coś na jedzenie, bo w sumie mam mało. Później ciągle nie będę latał z połową paska głodu, zobaczycie. Nie wiem, co tutaj sprawdzałem. Pewnie rozglądałem się za trzciną cukrową, której też potrzeba. Ubiłem tą krowę, bo nie jest nam potrzebna. No, poszedłem do chatki. A, sprawdzam, czy coś wyrosło. Tu coś wyrosło, więc chyba powiększyłem farmę, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, oddałem do domu, dobra. No nie wiem, ja jestem sklerotykiem, wybaczcie naprawdę za to całe. Dałem skórę. Mam już jej 11, co dalej jest dosyć mało, ale przynajmniej jest, nie? Są plusy, są minusy. Dobra, biorę 3 diaksy i teraz pójdziemy po obsydian. I tutaj parę razy zapomnę o czymś. Najpierw mamy diamentowy kilof, nie? Tak, tylko weź kop obsydian później bez wiadra z wodą, nie? Więc tak, idziemy. Chicken. No, pamiętacie, że jestem jeszcze takim minecraftowym noobkiem, nie? Graczem, który pierwszy raz w ogóle doszedł do czegoś takiego na survivalu. Tu sprawdzam i mówię te i mówię, że bida, że słabo rosną, nie? Idę do kopalni, nie? W ogóle jakieś dziwne kręgi zataczam, co ja pijany byłem? Nie, po prostu po krowę szedłem, dobra. Ubijam ją i wracam, jejku, ja to tak lubię kursować, nie? To później pytanie, czemu mi tak gugut schodzi zamiast po prostu oszczędnie to wykorzystywać ten czas, który mi dano, to w sensie, no tak, który mi dano, ja po prostu, no i po świnkę poszedłem, nie? No, rzeczy się tu respi w ogóle, to jest dziwne, myślałem, że na takie łące to tutaj będzie mnóstwo zwierząt, nie? Tak, że się gdzie nie spojrzysz, to tam, kurczę, jakieś zwierzę hodowlane, a no jednak nie. Jednak, no jejku, co ja chciałem powiedzieć, czasami mam takie właśnie, takie lagi mózgowe. A, pokazałem sztuczkę, żeby sprawdzić, ile jeszcze zostało użyć. F3 plus H to się robiło, bo tak, F3 plus H, ciągle mi się myliczy. Chciałem zamknąć drzwi i trochę mi skliknie, więc tak było lepiej. Patrzę tutaj, nie wiem, przez okno, sprawdzam, czy już jest noc, czy nie ma tej nocy, nie wiem. Idę do kopalni, nie, bo nie chciałem kopać w nocy. I w tym, nie w tym, chwila. No to tutaj będziecie mieli cięcie, bo w ogóle tutaj tak łażę, jak głupi po prostu nie mogę znaleźć.
Schodzenie po tych schodach to też jest po prostu męczarnia. Nie wiem. Złażę. Wtedy też mówiłem, że nie mam o czym gadać. No to też teraz tutaj złażę, nie? I dalej złażę. Jakby nie patrzeć w głąb kopalni. Mam tutaj tego i idę. I teraz zrobię przerwę, bo mi gardło wysiada. Chwileczkę. Dobra, no to w takim razie wracamy już do dubbingu. Ja nagrywam to kilka dni później. Jak widać na załączonym obrazku kopiemy obsydian, nie? I no oczywiście spaliło mi go lawa, nie? To nie jest netherite, żeby się nie psuł. Więc tu wracam i tutaj za chwilę będzie cięcie. No bo przecież nie będę was aż tak zanudzał chyba. Czy będziecie to cięcie? Nie wiem, bo nie widzę w sumie... Nie widzę w sumie teraz tej... Ale powinno być cięcie dokładnie teraz mniej więcej, tak? No prosimy o to. O dobra, tu już wracam z wiadrem wody. Wylewam tu wodę, jestem tu ostrożny. Najpierw tak, wylewam wodę. Tutaj była bardzo skomplikowana akcja. Teraz to powinienem wykopać, chyba. Woda? Halo? Teraz to chyba... Tak, po prostu wylałem. Wchodzę tu i kopię, nie? Tu się bałem, że mi się coś stanie, ale kopiemy. Jesteśmy żywi, chyba. Nie? Dobra, no to kopiemy i jest zabawa. To w ogóle teraz pogadamy. Słyszeliście o aferze z Dreamem? To co... To z tymi, to z tymi, z tymi, z tą jego twarzą. To powiedzcie, co o tym myślicie, bo ja w sumie nie wiem, co ja o tym myślę. Mam wrażenie, że czasami, że nie myślę. No dobra, no kopiemy ten obsydian, coś trzeba pogadać, nie? No właśnie. A ja nie mam co mówić, dobra. Więc to była, mamy 3 obsydianu, potrzeba 4. Tu sprawdzam, czy tutaj mogę to wykopać, żeby nie było problemu. Mogę to wykopać, ale tam nie ma za bardzo czego. Więc postanowiłem chyba, że to wykopię. Tutaj się trochę chwilę bawiłem, bo nie mogłem ogarnąć, jakby to zrobić, żeby to wykopać jednak, jak człowiek, nie? Nie kombinować. Zrobiłem trochę montażu tak w ogóle, to jeszcze popatrzymy. Tu postawiłem blok i teraz kopię tu obsydian. No i prosimy o dalej sobie zabawę, nie? Był w ogóle Achievement Ice Bucket Challenge, nie? Chyba tak kolejny w tym odcinku, dużo żeśmy porobili. Dobra. No i wracam, biorę wodę przy okazji, bo też zawsze się może przydać, nie ma co zostawiać, bo będę biegł jeszcze pewnie nie raz i nie dwa tym tunelem. Zaraz zrobię kolejne cięcie, bo trochę porobiłem. Cięć trochę porobiłem w przerwach, ale no, nie udało mi się z tego skleić i tak materiału poniżej 25 minut, jest dokładnie 29-28. Tu jesteśmy, tu jest kolejne nagranie. Coś pokazuje, nie pamiętam, nie? Ten dubbing jest świetny, musicie koniecznie mi powiedzieć, jak wam się to podoba. Coś... aha, pamiętam, tu jest... sorry, bo mi się nagrywanie wyłączyło. Tu mówiłem, no to wyciąłem całe, już szedłem kopać lapis, nie? Tutaj teraz wycinam drewno, nie wiem, nie pamiętam, co ja robiłem. Na pewno coś tam gadałem ważnego. Aha, już skraftowałem enchant. Stop, to coś jest nie tak. Coś pliki pozamieniałem. No dobra, coś pozamieniałem pliki, coś pokasowałem, w ogóle nie wiem. Tak czy siak sprawdzaliśmy tamten enchant. Tu jakąś farmę, to mamy tą farmę. Jejku, coś ponawalałem tutaj, wybaczcie, naprawdę. Sorry, że to nie jest chronologicznie, ale już po prostu chcę skończyć ten odcinek i to wrzucić, bo strasznie dużo czasu już na to poświęciłem. No i nie mogłem tego znaleźć, nie? Tutaj ten sugar cane sprawdzamy, bo potrzeba bookshelfów, nie? Bo tam pokazywałem, że bardzo niski level jest. Więc tu jest kombinacja z tymi bookshelfami. Co tu się dalej dzieje? Jejku, nie wiem co powiedzieć, nie? Masakrystycznie. Coś tam patrzę, aha, chyba mówiłem, że pozbieramy z okolicy tutaj. Teraz, no to mógłbym coś powycinać, a już nie będę kombinował, naprawdę chcę to już po prostu puścić i mieć spokój. Bo wiecie, no to jest moje hobby, ja nie wrzucam filmów, nie traktuję tego, wiecie doskonale, jak pracę zarobkową i nie traktuję tego też jak... Nie traktuję tego jak pracę zarobkową, ale nie traktuję tego również jak mój obowiązek, nie? Tutaj coś łażę, no powinienem to wyciąć, ale mi się nie chce. Jestem youtuberem, który nagrywa dla przyjemności, a nie dla wyświetleń, nie? Więc wiadomo, że nic nie robię po to. Zamykam drzwi, bo słyszałem szkieleta. W ogóle, no mam tego grass bloka, więc może do czegoś mi się przyda. Nie wiem, jakbym chciał na przykład mieć... w tej jaskini Dirta, to może się przydać. Coś tu pokazuje, sprawdzam może ile mamy. Mamy trochę skóry, nie?
Co by tu pogadać, nie? No sobie chcę już to tylko puścić. Mogę też zrobić ewentualnie tak, że odcinek jest bez głosu i dodaję jakąś muzykę na przykład, nie? Bo tutaj w moim programie do montowania jest taka opcja też, nie? Bardzo wygodny program, tylko trochę drogi. Mofavi. Może ktoś by potrzebował to. Powiedzmy, tutaj jest kolejne cięcie. Pokazuje tutaj, że... no zbierałem tam, zapewne mówiłem tam, że pokazuje, że byłem zabity przez szkieleta, nie? Bo byłem w tutaj tej, w... jak to się nazywa? W piramidzie i zdobyłem trochę luta. Tutaj możecie się zatrzymać, bo ja nie mogę tak zatrzymać teraz filmu i dalej mówić. Mamy kości. I teraz uwaga, zaczyna się przepiękna przygoda. Tutaj zobaczyłem pewną osobę. I będzie pierwszy albo drugi. W każdym razie będzie tutaj fight w tym odcinku. Ja nie wiem, bo ja to strasznie niechronologicznie poukładałem. Walczę z wiedźmą. Nigdy się nie spodziewałem, że z nią mogę wygrać, a jednak się udało. Jak już dam spoilera. Patrzcie, prawie nic mi nie zadała w ogóle. Nic mi prawie nie zadała. Trochę redstone'a na bonusie jesteśmy, nie? A tak naprawdę to do niczego mi się ta wiedźma nie przydała, tak naprawdę. No teraz wracam spać. Ale no oczywiście śpimy, nie? No to bardzo to ciekawe. Śpimy? Tu powiedziałem, że w ogóle zabawnie, bo próbuję zniszczyć łóżko. Nie, czy to już mówiłem, a się nie niszczy. A nie wiem, czy ja to mówiłem, bo ja to tak jak mówiłem, nagrywam innego dnia i pewnie się powtarzam w ogóle. I nie wiadomo, co jeszcze robię. Chciałem zjeść steka, otworzyłem drzwi. To zostawiłem, bo w sumie nie ma co marnować. Dałem interkom F do drugiej ręki i po prostu tyle, nie? I szczerze powiem, mi się fajnie nagrywa. O, tu było cięcie, bo tutaj dotarłem w pewne miejsce. Tak nagle było to cięcie, nikt się nie spodziewał, nie? Wracając, ja lubię nagrywać odcinki tak, że robię coś pomiędzy filmami i w filmie opowiadam o tym, co zrobiłem. I tutaj, uwaga, właśnie psy zauważyłem, jest je karmię. Ten mi trochę dużo zeżar. Mamy achievement Best Friends Forever i uwaga, drugiego się udało od razu oswoić. No i jeszcze trzeci, jeszcze 5 kości nam zostało. No powiedzcie, patrzę, czy ma więcej. No jakie słodziutkie są te pieski, po prostu teraz... No nie mogę po prostu, jakie słodziutkie, no przyznajcie. Mamy 3 pieseczki. Teraz schodzę z nimi na dół. Patrzę, czy za mną idą, a one za mną idą. Będą mnie bronić przed szkieletami w nocy, w dzień. Teraz patrzcie, co w ogóle jeszcze odkryłem. Jak przejdziesz przez wodę, to one oczywiście też przejdą za tobą. I patrzcie, co one teraz zrobią. Jak się one słodziutko okręcają z wody. Jejku, jak mi się one podobają po prostu. Tu już znowu było cięcie. Jesteśmy przy domku. Coś tutaj nie wiem, co z nimi robię. Łażę, nie wiem, patrzę coś. No jak one słodziutko... Pokazuję, że mam tutaj Fair Protection, Lack of the Sea i Quick Charge. No, wykorzysta się te enchanty, bo bardzo dobre. Jakiś unbreaking i będziemy mieli koks wędkę w ogóle, bo to Lack of the Sea. Teraz je sadzam. Nie, żeby mi się sobie tamtego podniosłem, nie wiem czemu w ogóle. Jest tak nieogarnięty. Moje pierwsze zwierzątka w Minecrafcie, nie? Więc słodziutko. Wiecie co, ja skracałem ten materiał jak mocno mogłem, ale chyba po prostu nie mogłem. Ja po prostu mam taki styl, że nie potrafię dawać im. W ogóle nakarmiłem je też. Czekajcie, gdzie to... jak to? Bo nie pamiętam, sorry. Jest sklerotyk. Jestem... pamiętam, dobra. Wziąłem zepsute mięso, bo słyszałem, że dla psów to nie ma różnicy, nie? Więc dałem temu i dałem temu. Bo słyszałem, że dla nich to nie ma różnicy, a przecież nie będę im dawał moich... Jak będę trochę bogatszy, to wtedy będę im dawał te rarytasy, bo wiecie. No teraz tak jakby... One, no nie wiem, może nie mają ochoty. W sensie, no po prostu mnie teraz nie stać, nie? Coś patrzyłem, chyba powiedziałem teraz, że krowy trzeba zanieść, nie wiem. Skleroza, tak jak mówiłem wcześniej. Zbieram te sugarcane'y. Coś powinienem wam poopowiadać. W sumie teraz jak tak mówię o tym, co się dzieje, to czuję się jak na live'ie, nie? Bo nie nagrywam odcinka, tylko jakbym live'a robił. W sumie dziwne to jest. Ale no, dobra, nieważne. Wchodzę, daję... A, pokazuję, że już mamy tyle. I będę sprawdzał chyba ile... I trochę papieru. I sprawdzamy, ile możemy z tego zrobić bookshelf. I uwaga,
Wielkie rozczarowanie. Możemy zrobić z tego drewno, jeszcze potrzeba, no tak. Co ja odwalam? Aha, teraz książki robię, no dobra. Mamy książek, uwaga, 15. Skóry brakuje, nie? Myślałam, że skóry będzie dużo. Zapomniałem, że potrzeba 3 książek na jednego tego. Na jednego bookshelfa, bo tak to by było ok, czyli potrzeba 3 razy więcej skóry niż ja myślałem. Więc jestem geniuszem, nie? Mamy 5 bookshelfów, a spodziewałem się, że będzie więcej. Chociaż dziwo, nie brakowało nam sugarcane. Tam sugarcane na... Nie wiem, jak się gada, jejku. A brakowało nam właśnie tej skóry, której myślałem, że mamy dużo i w ogóle nie kombinowałem. Patrzę, że Bind of Anthropod, Sharpness i Smite. No, to nie są jakieś kozackie enchanty, szczerze mówiąc, ale no. Wchodzę, to jest kolejne cięcie, jak robię zagrodę, nie wiem po co ja to wyrzuciłem. Chyba mi się przyciski pomyliły, bo nacisnąłem Q zamiast W. A czasami naciskam E zamiast W, nie? Bo nie wiem, jakoś czasami jak się nie popatrzę i próbuję tak na ślepo po prostu kładę ręce na klawiszach i po prostu wtedy. Aha, teraz biorę krówki, no tak. Nie wiem po co to drugie rozwaliłem, skoro ona tam mogła przejść. W ogóle po co ja to rozwalam? Głupi jestem czasami, nie? Albo pewnie tam coś mówiłem, że zbieram płotki, bo do czegoś mi się przydadzą. Ta krowa w ogóle strasznie nie chciała współpracować ze mną. No to niszczenie. Dalej. Ta druga tutaj chyba zgubiła wabik, że tak powiem. Niszczę to. I teraz już wyszła jakoś, nie? Wydawało mi się, że mogła przejść, bo ja mogłem przez to przejść i krowa też mi przez to uciekała, ale jak już musiała wyjść, żeby mi pomagać, no to przestała, nie? Tamta w ogóle teraz przestała ze mną iść. Strasznie te krowy były takie nieokrzesane, że tak powiem, nie? No dobra, no to idę po nią. W tym momencie druga zgubiła wabik, no nie będę przeklinał, ale się ciśnie na usta. Dobra, nieważne. Teraz idziemy dalej, nie? Prowadzę powoli. Nie do tam zagrody, do której zbudowałem. Coś tutaj już obracam się, nie? Włażą. Ach, jakie te pieski są słodkie. Niesamowite jest to. Ja mam w ogóle plan, żeby tamta się zaczęła kręcić, jakby mi tu piruety jakieś waliły w ogóle. Ja chcę mieć bardzo dużo oswojonych zwierząt, nie? Jeszcze nie kojarzę, które można tam oswoić. Na pewno można oswoić parę zwierząt w Minecrafcie. Niektóre, jest dużo zwierząt, które ludzie nie wiedzą, że można oswoić, jak na przykład lis. Ale dobra, no to nie będziemy teraz. Karmię, robią dzieciaka. No i teraz niestety nie można ich nakarmić jeszcze raz. Mamy kolejny achievement w ogóle. Nie można ich niestety nakarmić jeszcze raz, więc tak od razu, żeby zrobiły, to jest duży minus. Chociaż i tak naprawdę nie ma dużo zboża, więc teraz zbieram jeszcze sugarcane. No i idę. Tutaj w ogóle zrobiłem taką farmę, zapomniałem wam powiedzieć. Zamiast tamtej przy jeziorze zrobiłem taką tutaj z tym najbardziej... To wyciąłem w sumie. Z tym najbardziej... Tutaj się chyba żegnam. Nie wiem, mówiłem, że klipy pozamieniałem. Tutaj teraz jest... tutaj teraz chowam wszystko... What? Nie ogarniam tego. Co ja tu odwalam? Aha, pamiętam, tu znalazłem pillagerów i nagrałem ich walkę. Tylko nie wiem, gdzie się podział klip, w którym ich znajdowałem. Więc mamy tutaj ogólnie walkę moją z villagerami, z pillagerami. Zdziwiłem się, że ich pokonałem, ale ich pokonałem. Bardziej się, w ogóle było tutaj chyba tylko 2 pillagerów i było, kurczę, było tylko dwóch pillagerów i był i nie było żadnego windykatora ani tych innych rozbójników, nie? Ale akurat tego, że nie było iluzjonera, to się nie zdziwił. Dobra, bez kitu. Uciekam trochę, a teraz wracam do nich. I kurczę, prawie mnie tutaj zabili. Jeszcze ta strzała tam blisko mnie przeleciała na lewo. Zamykam się i teraz czekam. Nagle się ogarnęłam, że przecież jedzonko mi nie wejdzie, więc biorę tego steka i jem go. Powiedziałem, jem go. No jem go, no właśnie. Śmieszne sytuacje wychodzą. Teraz mi serduszka rosną. Normalnie jakbym miał refila. Tak szybko mi przez chwilę rosły. Więc czekam. I zaraz stwierdzę, że jolo, więc w sumie...
Ojejku, sorry, alergia. Dobra. Czekam na noc, bo nie będę kombinował też cały powystrzelany w ogóle. No, dobra. Tu i nie widzę ich, więc po prostu wychodzę. I teraz szukam ich. Kiedy nagle ogarniam, że oni są... Nie, czekajcie, gdzie oni byli? Mocno uciekli, tam gdzieś poszli, bo mnie nie zauważyli, nie? Bo tylko gracze mają niesamowitą możliwość. Jeden tu w ogóle wpadł, więc ogarnąłem, że tamtego łatwo pokonam, który jest w zagrodzie. Więc zabiłem tego, schowałem się chwilę pod wodę, żeby mnie nie zauważył. Teraz zbliżam się. No i zabijam tego, okazało się, że był na hita. Mamy kolejny achievement, Voluntary Exile. Nie zbliżał, mamy Badomena, ale nie zbliżałbym się w sumie do wiosek, ale no tak czy siak nie mam żadnej wioski, nie, chociaż chciałbym mieć. No dobra, no to teraz chowam banner, widzieliście go być może wcześniej, mówiłem, że coś pozamieniałem z tymi plikami, a już nie kombinuję, bo teraz musiałbym jeszcze raz audio dogrywać i w ogóle, no więc tak, sprawdzam, czy coś urosło, nic nie urosło, więc... Więc łażę. Też powinienem to wyciąć. No, nie mam montażysty, więc sam muszę to robić i przez to więcej czasu. Jakby ktoś chciał montować, to no nie wiem, moglibyśmy się przez maila kontaktować, ale ja od razu mówię, że nikomu nie mogę płacić. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem o żadnym montażyście, bo zaraz ludzie będą kazali mi, nie wiem, płacić czy coś, a potem cyrki z tego wynikną. Tutaj w ogóle znowu były krowy w tych zagrodach, które wcześniej zagoniłem, więc w sumie mamy pięknie tutaj poustawiane, tak, że można dostać kociokręt o kwiku. Pokazuję jeszcze raz achievementy. Teraz nagrywania robię, sprawdzam. Aha, okej, okay. XD? Tak jakby? Słyszeliście mnie? Dobra, ja nie wiem, co ja już odwalam tutaj, jakie klipy ja tu wrzuciłem do odcinka. Mam nadzieję, że nie będzie niespodzianek, jakiś test głosu tam był przez chwilę. Ucieszyłem się, że nie muszę audio dogrywać, a się okazuje, że coś innego. Jezus Maria. A w ogóle tutaj pokazuję, że teren upiększyłem. Tutaj powścinałem te, trochę domek ładniejszy zrobiłem. Sugar cane strasznie urósł, więc tutaj ścinam. Bo nie potrzebujemy go. W sensie, no, potrzebujemy, ale bardziej potrzebujemy ściętego. Więc no. Ścinam tutaj. Jeszcze zaraz się okaże, że jak zwykle, że gdzieś to ten najniższy poziom, jejku, jestem takim niedoświadczonym graczem. Chociaż w sumie nie jest to dziwne, nie? Parę miesięcy temu kupiłem Minecrafta, a ludzie, niektórzy grają od bety, czy tam od alfy, czy tam od czego tam się grają, nie? Więc tutaj coś mówię, nie wiem. Pokazuję jakiś... Aha, zapomniałem, gdzie ja zniszczyłem. Tutaj nie ma, nie? Więc tutaj sadzę. Tu coś zbieram. Jejku, nie wiem po prostu. Nie wiem, co powiedzieć. Jakoś łatwiejsze to... Sprawdzałem, czy mam coś do jedzenia. Łatwiej jest coś mówić, jak masz... Tutaj ustawiłem je pod drzewem. Jakieś doniczki zrobiłem, to pokazuję. Z tamtego drewno pozamieniałem. Będę upiększać ten teren tak pomiędzy tymi. Karmię krowy w ogóle, żeby też było trochę więcej dzieci. Teraz ogarniam, że nie ma kogo nakarmić. Żeby zrobiło dziecko, więc straciłem jedno to. Gdzieś biegnę? Jejku, nie wiem, jestem cały pokręcony w ogóle. Co ja zrobiłem z klipem, na którym tworzę enchant, to ja nie wiem, tak jakby? Dobra. Tutaj obiegam, pokazuję, co ja tam zrobiłem pięknego, chociaż nic tam ładnego nie było. Jakiś domek zrobiłem i tu się chyba żegnam, no więc ja się pożegnam tak jak normalnie, tak jak zaczęliśmy wstęp po ludzku, więc to był fajny odcinek, zrobiliśmy naprawdę dużo, udało nam się upiększyć domek, oswoiliśmy pieski i prawie udało nam się enchantować, zostały tylko bukszelfy, no więc pa, no właśnie, teraz jeszcze trzeba poczekać, koniecznie napiszcie co z tymi, jak wam się podobał ten dubbing, bo to w sumie najbardziej mnie interesuje, czy takie mógłby robić odcinki. Pokazuję achievementy.